Czekam, nazywamy się Ramona i Janek. jest to kanału Jednym sercem, a dzisiaj powiemy, jakie sześć rzeczy dobrze, żeby zapamiętać z, lek z lekcji religii, więc jeżeli wszystko inne zapomnisz, prosimy Cię zapamiętaj te sześć rzeczy. Wszystko, jeżeli wszystko inne odrzucisz, to jest te sześć rzeczy, które warto zapamiętać z lekcji religii. Jesteście ciekawi, jakie to rzeczy, zostańcie z nami. A jeśli już jesteś po lekcjach religii, jeśli już, już skończyłeś akurat to tym bardziej. ten okres w swoim życiu, to tym bardziej obejrzyj do końca. dyskusyjna jest oczywiście obecność lekcji religii w szkole. Ale na ten temat tutaj akurat się nie, nie wypowiadamy? Tak, dyskusyjny jest poziom różnych katechetów i poziom głoszenia, jaki tam jest na tych lekcjach religii. I Janek ostatnio przeczytał coś ciekawego. Co ty tam ostatnio przeczytałeś? Janek umie czytać. Tak. Tylko trochę. A Janek, chyba. ostatnio tę ogólną refleksję błogosławionego. Jednego z błogosławionych na temat e, re, lekcji, re, re, lekcji religii, o tym, że to, co nam często zostaje, najczęściej zostaje i my również mieliśmy takie doświadczenie w naszym życiu, że z tych e, wielu lat e, lekcji religii zostaje nam e, jakiś tam zbiór zasad moralnych, e, jak się co się powinno robić, czego nie powinno. A to, to na czym polega nasza wiara, czyli te prawdy dogmatyczne gdzieś tam uciekają. To jakoś w głowie się nie utrzymuje, i w związku z tym, kiedy dalej nie karmimy jakiejś naszej, naszej formacji, dalej jakby nie wnikamy w to, nie w, zagłębiamy się w teologię. Czyli właściwie nie żyjemy życiem wewnętrznym. Tak, i też nie zagłębiamy się w doświadczenie Boga, w spotkanie z Nim. To zostają nam tylko te prawdy moralne, które w oderwaniu od, od rzeczywistości wiary, są jak taka wydmuszka I wszystko się rozpada e, więc... I, I dlatego się później pojawia takie sformułowanie wierzący, niepraktykujący Albo, y, albo z, związany tradycją y, niewierzący Janek... Choć chodzący do kościoła tak. Janek mi o tym powiedział i zauwa zauważyłam, wow, rzeczywiście tak jest więc przygotowałam listę sześciu rzeczy, które powinno się zapamiętać z lekcji religii. Więc wszystko inne masz odrzucić. Znaczy nie, nie na, nie na końcu. Nie na końca. Ale w sensie zapamiętaj te sześć rzeczy i, i będzie już naprawdę to będzie już niezły fundament, żeby cokolwiek budować i żeby cokolwiek wiedzieć na temat tego, czym jest religia katolicka. Więc pierwszą rzeczą, którą powinnaś zapamiętać jest to, że Bóg cię kocha. I tak, najlepiej prosić Boga o to doświadczenie Bożej miłości, o to, to właśnie takie doświadczenie bezwarunkowej, stałej, trwałej miłości Boga Bo taka jest miłość Boga, bezwarunkowa, stała, trwała Bóg kocha wszystkich, których stworzył I gdyby, gdyby tak nie było, to byśmy przestali istnieć Gdyby się brzydził y, którymkolwiek człowiekiem, to by go nie stworzył Bóg kocha człowieka, jesteśmy grzeszni, jest, y, jest nam ciężko być dobrym bardzo często, ale Bóg patrzy nie na nasze grzeczne czyny, patrzy na nas, na cudownego człowieka, którego stworzył. Bóg kocha. I z Bogiem możemy stawać się, się lepsi. Tak. To właściwie dzięki Bogu możemy dokonywać dobrych czynów bez bogania. Dlatego tak tego, tego ważne jest, żeby prosić Boga o doświadczenie Jego miłości, o to takie konkretne doświadczenie, którego się nie da podrobić. Bo Bóg Ciebie kocha bardziej niż wszyscy ludzie na tym świecie. Razem wzięć. Tak. I jak widzicie, to jest ta pierwsza rzecz. Bóg cię kocha. Dosyć prosta do zapamiętania. Drugą rzeczą, którą powinieneś zapamiętać, ta jest już trochę trudniejsza. Albo prostra, <laughs> albo prosta. Jak na to patrzeć? E, drugą prawdą, którą warto zapamiętać, jest to, że jesteś grzesznikiem. Każdy z nas jest grzesznikiem. Możemy przeczytać, że. Że nie ma człowieka tak prawego, który by zawsze dobrze postępował i nigdy, i nigdy nie popełnił grzechu. Każdy z nas jest grzesznikiem, nawet sprawiedliwy, 7, na, 7 razy na dzień upada, więc warto sobie to uświadomić. Ale uświadomimy sobie to wtedy, kiedy spotkamy się z Bożą Miłością. Bo kiedy zapalisz światło, to nagle widzisz paproszki, które gdzieś tam latają w pomieszczeniu, których wcześniej mogłeś nie widzieć. A jeśli jest coś więcej, to z pewnością będziesz mógł lepiej odkurzyć wtedy. Do swojego mieszkania. Tak, czyli nie ma człowieka bez grzechu, nie ma kogoś, kto by zawsze dobrze postępował. To jest ta druga rzecz, którą warto zapamiętać. Kolejną, trzecią rzeczą, którą warto, żeby zapamiętał z lekcji religii jest to, że Jezus Chrystus już umarł za wszystkie Twoje grzechy, już zapłacił tą cenę. Jaka jest za grzech, a zapłatą za grzech jest śmierć. Tak czytamy w Piśmie Świętym. Jest to prawda, jak patrzymy na też Stary Testament, jak ludzie składali ofiary ze zwierząt, czyli przelewana była krew, krew zwierząt, żeby, żeby ulec oczyszczeniu. Tak, dlatego właśnie, że zapłatą za grzech jest śmierć. Także Adam i Ewa, kiedy, kiedy zbuntowali się przeciwko Bogu, kiedy zjedli owoc z drzewa, nie mogli już jeść z owocu drzewa życia. Na świat wdarła się śmierć. Śmierć jest bardzo powiązana z grzechem. I Jezus Chrystus zapłacił tą cenę tej krwi. To warto nadmienić, że to właśnie przez zawiść diabła na świat wdarła się śmierć. To nie Bóg stworzył śmierć, tylko ta śmierć wdarła się przez zawiść diabła, przez jego nienawiść do nas, do ludzi. A konsekwencją grzechu jest śmierć. Ale Jezus już nas odkupił. Jesteśmy ludem odkupionym. To jest ta łaska właśnie przyjęcia sakramentu chrztu w imię Trójcy Świętej, że jesteśmy ludźmi odkupionymi, że, że, że jesteśmy niejako szczepieni w winną latorość. Tak. Więc Jezus, Jezus już, już za ciebie umarł i dla ciebie zmartwychwstał, żebyś ty mógł żyć. Tak, Jezus zapłacił cenę swojego życia. Przeraz została krew niewinna krew najświętsza i jak, tak jak kiedyś w Starym Testamencie ludzie musieli ponawiać te ofiary, żeby się oczyścić, teraz jest jedna, najwyższa ofiara, życie Chrystusa i teraz nie trzeba już tej, tej ofiary ponawiać. Jezus Chrystus umarł i umierając pokonał grzech. Zmartwychwstając pokonał, pokonał śmierć, pokonał grzech i teraz my możemy już czerpać z tego zbawienia, które się dokonało na krzyżu. Poprzez właśnie decyzję nawrócenia, nawrócenia tak. się do Boga z Bożą pomocą. Tak. I to jest czwarta rzecz, którą powinieneś zapamiętać: to, że jakby Twój dług został spłacony Bożą krwią. I czwartą rzeczą, którą powinieneś wiedzieć, to, że ważna jest tutaj Twoja decyzja, Twoja żeby, decyzja wiary i nawrócenia. Żeby to przyjąć. Bo może być tak, że ktoś po prostu chce dla Ciebie wszystko zapłacić. Ale jeśli ty tego nie chcesz, no to musisz nadal zapłacić. Mimo tego, że już niby jest zapłacone, to i tak próbujesz jej tam zapłacić. A nie da się. Nie da się za to zapłacić. Za grzech można tylko zapłacić śmiercią. Tak. Spawienie jest za darmo. Ale właśnie Bóg nie działa wbrew naszej woli. Potrzebna jest Twoja decyzja. Tak, chcę. Chcę przyjąć, Boże, to, co, od... to, co wywalczyłeś dla mnie. Chcę przyjąć to, to, co, to co masz dla mnie. Tak. Przyjąć, y, przyjąć Twoją ofiarę, i przyjąć Ciebie, Jezu Chrysta jako Pana i Sprawiciela. Nawrócenie to jest decyzja, decyzja wiary, że odwracam się od grzechu y, i zwracam się do Jezusa. Uznaję ha, ha. Go jako Pana mojego życia, tego, który umarł za mnie, kto, dzięki którego mogę, mogę żyć, dzięki któremu mogę żyć, wybieram jako Pana swojego życia. I to jest ta pełnia wolności, pełnia wolności, czyli Bóg nas wyrwał z grzechu, a grzech jest największym największą rzeczą, która nas zniewala, a pełnia wolności Jezusie Chrystusie. Tak, więc tutaj y, tą czwartą rzeczą jest po prostu podjęcie decyzji o tym, że chcesz, żeby Jezus był Twoim y, Twoim Bogiem, Twoim Chrystusem, żeby ten, który jest wszechpotężny, żeby był w Twoim życiu obecny i żebyś się kierował Jego zdaniem. Żebyś się właściwie zaczął kręcić wokół Niego, tak jak Ziemia wokół Słońca. I piątą rzeczą, o której powinieneś pamiętać, to jest to, że nie jesteś sam. Jezus Chrystus zostawił swojego świętego ducha, aby pomagał ci iść codziennie, abyś doświadczał Bożej miłości, doświadczał Bożej obecności, abyś wiedział, którą stroną masz iść, którą stronę podążyć. Bóg zostawił ci świętego ducha. I możesz o Niego prosić. Nawet w wielu momentach w Piśmie Świętym czytamy o tym. Proście o Ducha Świętego, a wyleje swojego Świętego Ducha na was. I jest to rzeczywistość, którą ciężko właściwie opisać słowami. Życie jest to tajemnica. Jest to tajemnica, Ale pamiętaj, pamiętaj o tym piątej, o piątym punkcie, czyli o Duchu Świętym. Że zawsze możesz poprosić o Ducha Świętego. Jeżeli wyznałeś Jezusa jako swojego Pana, możesz prosić o Ducha Świętego i korzystaj z tego codziennie. I szósta rzecz. Szósta rzecz jest taka, że Bóg pragnie, żebyśmy wzrastali we wspólnocie. Pierwsi uczniowie Chrystusa wzrastali we wspólnocie. I taką wspólnotą dla nas będzie Kościół katolicki. Kościół katolicki też ma w sobie inne, mniejsze wspólnoty, w których w małych grupkach wzrastamy, modlimy się razem, podnosimy się. Bóg widzi, jak, człowiek, jak człowiekowi łatwo upaść. I wspólnota jest po to, żeby nas podnosić. Cała nasza wspólnota, jaką jest Kościół katolicki, pokazuje kierunek, tłumaczy wszelkie prawdy, wiary, pokazuje, jak mamy iść w tej drodze do zbawienia. Te nasze małe wspólnoty, w których jesteśmy, pomagają nam w codzienności, w codziennych upadkach, w codziennych trudach, w trudności formacji, modlitwy. To jest to, co Bóg dla nas wymyślił życie we wspólnocie. Właśnie ci, ci z którymi jesteśmy we wspólnotach, pomagają nam, nam powstać z tych upadków, podnieść się i pójść do tego, który nas, nas uleczy, żeby, żebyśmy mieli tę siłę podejść do tego, który jest i lekarstwem, i lekarzem, a zatem do Boga. I, i znacznie, znacznie łatwiej jest po prostu żyć we wspólnocie. Bo skoro wiemy, że sprawiedliwe siedem razy na dzień upada, to oznacza to, no, że po prostu upadamy. Że codziennie podamy i to raczej więcej niż siedem razy. Tak, i to są te podstawy. Te sześć rzeczy, które warto, żebyś zapamiętał z lekcji religii. Te sześć punktów, które wymieniliśmy, nazywa się karygmat. To są takie podstawy naszej wiary. To jest takie pierwsze głoszenie, to, co, co każdy, kto jest daleko od kościoła, powinien usłyszeć. To jest ta cała esencja. Więc prosimy, zapamiętaj te sześć rzeczy. Nawet jeżeli odejdziesz od kościoła, to. Gdzieś w swoim życiu, pamiętając te sześć rzeczy, będziesz miał te ziarenko, które może zakiełkować. Lepiej zapamiętać te sześć rzeczy niż zasady moralne, które gdzieś mogą ulecieć, które mogą stracić swoje, swój ogień, swoje, swoje znaczenie, kiedy pozbawione zostaną tego doświadczenia Bożej Miłości. Doświadczenia Boga, zrozumienia tego, że Jezus Chrystus oddał za ciebie życie. Więc e, e, chcielibyśmy apelować, że jeżeli macie coś zapamiętać z lekcji religii, niech to będzie też jej rzecz. I tutaj też nie chodzi o to, żeby zapamiętać samą teorię, chodzi o to, żeby tego doświadczyć, a przede wszystkim, żeby doświadczyć Bożej miłości, tego, że jesteś ukochanym dzieckiem Boga. I że, że niezależnie od tego, co zrobisz, masz masz orędownika w niebie, masz Jezusa Chrystusa, do którego się możesz zwrócić, do którego możesz, możesz się zwrócić o pomoc i który z pewnością będzie szukał sposobów, żeby ciebie, żeby ciebie podnieść, żeby ciebie uzdrowić, żeby ciebie pocieszyć, bo możemy przeczytać w 57 rozdziale Księgi Izajasza, że Bóg chce, chce na nasze grzeszne czyny, na nasze... Błędy odpowiedzieć pocieszeniem. Bóg chce nas uzdrowić, Bóg chce nas uleczyć, Bóg chce nas pocieszyć. I warto, żebyśmy o tym pamiętali i żebyśmy prosili Boga o to nowe doświadczenie Jego miłości. I wtedy ten cały karygmat przestanie być teorią, a staniemy się jakby. Staniemy się wtedy żywymi świadkami żywej wiary, bo te sześć punktów, one będą. Te sześć punktów będzie obecne. W naszym życiu. Tak, czyli to jest właśnie nasze minimum programowe, jeśli chodzi o nauczanie religii w szkole, czyli minimum programowe od Karmany i Janka. Słuchajcie, napiszcie nam w komentarzach, co wy zapamiętaliście z lekcji religii. Czy w ogóle chodzici, chodziliście, chodzicie na lekcje religii. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Czekamy na Wasze kom komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Myślałem, że powiesz w niebie. Albo w niebie. Ostatecznie w niebie. Tak.